Witamy ponownie ze słonecznej, gorącej Tajlandii. Za nami wczorajsze walki, dzisiaj kolejne. Trenerze, jak poszło? Chciałem po prostu powiedzieć, że wczoraj zaczęliśmy troszkę pechowo, bo Kuba przegrał pierwszą walkę. Później Kasper Paś przegrał swoją walkę, ale później już zaczęliśmy wygrywać. Dawid Matonok wygrał swój pojedynek po bardzo fajnym pojedynku z Irańczykiem. Później Paweł Pająk tak samo wygrał silnym Amerykaninem. Co mogę powiedzieć, że jest? Trzeba być szczęśliwy, trzeba się cieszyć z tego co jest. Dziś jest następny dzień. Jesteśmy już po pierwszej walce. Igor Małecki fajnie zaczął walkę, ale niestety nadział się na jedno uderzenie, na wątrobę dostał i po walce. Ale mamy jeszcze 4 zawodników. Mamy 2 finały, także bez medalu do kraju nie pojedziemy na pewno. Trzeba być dumny, cieszyć się z tego, co mamy i jedziemy dalej z koksem. Nie pierwsze, nie ostatnie mistrzostwa świata. Także co roku jest coraz lepiej. Wczoraj odbyła się jeszcze bardzo widowiskowa gala na skalę światową. Jak było? Jak się podobało? No, muszę powiedzieć, że pierwszy raz byłem na takiej imprezie One Championships. Na takiej gali, no coś niesamowitego. Nie wiem, no oglądałem różne gale, ale takiego czegoś nie widziałem. To są nie ludzie, to są po prostu betony. I no byłem w szoku. Środek tygodnia, trybuny pełne. No nie wiem, nie mam słów, no to się w głowie nie myśli. No to co widziałem wczoraj, to super. Impreza, fajne wspomnienia będą, bardzo ładnie. No dziękujemy na razie i wracamy później. Dziękuję, pozdrawiam i trzymajcie kciuki za naszych jeszcze, bo jeszcze mamy walki, walczymy o medale, na pewno coś przywieziemy do Polski. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.